Siemano, witam Was serdecznie. Jedziemy do Marcinka. Dzisiaj będzie prezentacyjny film z KTM-a, którego przerabialiśmy na Supermoto. Część osób pewnie widziała już te wszystkie zdjęcia na Instastory naszym, ale tak czy tak, większość osób mam tutaj na YouTubie, także zapraszam Was na dzisiejszy film. Mam nadzieję, że to cholerstwo nie przyjdzie tutaj i się samo z siebie rozgoni. Więc tak, przenieśliśmy się do garażu, Marcinek z 530 i Z300, jedna i druga na tych samych plastikach. Pamiętacie, jak mówiłem, że Marcin kolekcjonuje motocykle na tych plastikach. Możecie do niego pisać. Właśnie kupił jeszcze jedną sztukę, nie możemy jej jeszcze pokazać, ale na pewno coś się pojawi na kanale. Także w odcinku, jak będziemy latać na Supermoto, pokażę Wam kolejną sztukę Marcina. Jak widzicie, 300 na identycznych plastikach jak 530. Marcin, to są najlepsze plastiki ogólnie, które w ogóle KTM wypuścił, nie? Jesteś wielkim fanem. No a jak tylko garaż będzie tego. No tak właśnie myślałem. Także Marcin kolekcjonuje wszystkie, ma być od 65 do... Ile jest największy? Co? 530. No to już masz największy, teraz musisz szukać najmniejszego. 300. Higo Zeta, prawie. Owcy. O, to niezły piston. A to inny mam. Marcinek, jakie wrażenia z jazdy 530, bo jeździłem z tobą i powiem ci, odchodzisz mi na każdym biegu. Jako tako jedzie. 11 kW robi swoją robotę. 11 kW jest w dowodzie, chciałeś powiedzieć. Nie no, tak na serio, powiem wam szczerze, jak się jedzie tym cholerstwem, jeszcze tym nie miałem szansy jeździć, ale Marcin mówi, że jak jest trochę słaba opona, to po prostu zrywa trakcję, nieważne. Nie no, ja pokaż. Ta opona się już praktycznie skończyła. Ja bym ją tam piłował do wystrzału, ale Mariusz to Mariusz. Tutaj macie kolejną sztukę na zmianę. Teraz przyjdzie czas, już Mariuszowi przywiozłem interkomy. Ty właśnie, mam do ciebie te rzeczy, które ci zapomniałem przywieźć. A się zapał do mnie, ty. No ale dobra, przywiozłem Marcinowi resztę rzeczy, które będzie miał do interkomu. Powiem wam szczerze, że te chinole już sprawdzaliśmy i działają. Mogę powiedzieć, że okej, muzyczka gra fajnie, telefon się z Bluetooth łączy, ale dobra, nie o tym. Na ostatnim filmie ogólnie kół nie pokazywaliśmy, ale zostały złożone. Trochę było z nimi problemów, Marcin się musiał namęczyć, ale napłakał mi na Messengerze, ale ogólnie zrobił. Jeśli nie wiecie, to żeby wsadzić takie koła do Supermoto, musicie sobie przyciąć błotniki, co ja gadam, osłony, lak, żeby weszły, u mnie jest to samo. Tutaj wszystko się spasowało idealnie. Ogólnie jakby ktoś szukał takich szprych, to znajdziecie je na maxev.pl. My wysyłaliśmy stare szprychy i według wzoru, czyli według starych szprych, dorabiali nam te, które widzieliście aktualnie na filmie. Przede wszystkim są nierdzewki i mają dobre nyple, także jeżeli nawet byście robili to pierwszy raz, to myślę, że nie poprzekręcacie nic i wszystko zrobicie tak, jak być powinno. No i przede wszystkim czas
Oczekiwania na nie to było jakieś, nie wiem, 3 dni może. Poniedziałek wysłana, a czwartek, piątek już na miejscu. No, także kilka dni już sprzęt mieliśmy u siebie i można było działać z kołami. Okleina, czyli wisienka na torcie, została zrobiona przez AG Graphics. Jest tutaj wersja z chromami i z holo. Nie, fluo, nie holo. To jest chrom i fluo. Dobra, porypało mi się. Fluo i chrom. Powiem wam szczerze, kozacko to siadło, fajnie to się odbija i przy zdjęciach fluo spoko. No i przede wszystkim fluo, nie? W ciemności fajnie to widać, nawet jak jest lekki zmrok, to jakbyście zrobili zdjęcie, to widać same fluo na tych plastikach. Wszystkie części, które tutaj widzicie na KTM-ie, pochodzą ze Speed Factory Mix. Wszystko, dosłownie wszystko, co było potrzebne, załatwiał Kuba. Jedyne rzeczy, które nie są tutaj od Kuby, to jest okleina i stopka boczna i podnóżki. Ta stopka boczna i podnóżki przyszły z AliExpress. Ja mam taką samą, też chyba w tym samym kolorze, nie? Nie, to masz czarną, chciałeś. A, właśnie, ja mam czarną. Ale powiem wam szczerze, że podnóżki i ta stopka spełniają swoje zadanie. Także jak ktoś szuka takich podnóżków do enduro, to śmiało można je pakować. Nawet jakby się po pół roku zniszczyły, to możecie kupić nowe. Także w naszej ekipie jeździ aż 8 motocykli oklejonych Piston Maniacs, ekipa się cały czas powiększa i mam nadzieję, że będzie się powiększała jeszcze bardziej. Jaka ekipa się powiększa? Ja mam dwa motory, nawet taka sama ekipa jest. Ale ekipa motocykli, ty musisz się przypierdzielać. Ja tu hopę, ja dumny jestem, że tyle motocykli w moją okleinę jest oklejonych, a ty mi tu moje marzenia psujesz. No więc co, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że jeszcze jakaś odbudowa jakiegoś KTM-a się pojawi tutaj. Szkoda, że Jaroś zaczął znowu rozbierać kłada i nic tam nie powiedział nawet o tym, abyśmy coś nagrali może. Ale to... Kto by chciał tego baszana oglądać? No dobra, ale kurde, wiesz, że ludzi ciekawi zawsze jakaś tam odbudowa, nie? Oni tam, Jarek woli samotnik. Właśnie, to jest samotnik. Dobra, ja tu nie będę więcej przedłużał. Jeżeli film wam się spodobał, możecie zostawić subskrypcję na kanale, jakiegoś lajka i komentarz dla zasięgu, a także możecie udostępnić film. Dzięki wielkie za oglądanie, do zobaczenia. Kupujcie bluzy i... Właśnie, i kupujcie bluzy pistonowe i koszulki. Zobaczcie, jaka zajebista koszulka. Ale wielka koszulka. Ty, bo weź... Odszczekaj to gnoju. Kopnij go.